Witam Państwa w programie Śniadanie ze smakiem. Programie, w którym powstają dania tak proste, że nawet ja mogę na chwilę poczuć się kucharzem. Dzisiaj zapiekanka makaronowa. Muszę Państwu wyznać, że jest to danie, od którego zacząłem moją przygodę z kucharzeniem. I to danie, co ważne, nigdy, ale to nigdy mnie nie zawiodło. Do zrobienia zapiekanki makaronowej potrzebujemy makaronu świderków, sera typu mozzarella lub gouda, kawałków wędliny, jakiegoś tłuszczu, może być masło, może być olej, może być oliwa, ząbek czosnku, jedno jajko, mleko i na wszelki wypadek sól i pieprz. Zaczynamy. Do wrzącej wody wrzucam makaron. Naprawdę żadna filozofia. A ja tymczasem zabieram się za dodatki. Czyli najpierw tnę kiełbaskę na mniejsze kawałeczki. Mam tarę, więc treser. Makaron gotowy, czas go przelać. Kiedy odcieknie, trzeba go jeszcze trochę schłodzić, aby nie stopił zbyt mocno sera. Chyba się nada do michy. I teraz, jak przystało na potrawę początkującego kucharza, wszystko do jednej michy. Tak samo ser. Mleko. Oraz jajo. Do smaku jeszcze jeden ząbek czosnku. No i mieszamy. Makaron kocha pieprz, więc pozwólmy tej miłości zaistnieć. Na rozgrzaną patelnię wlewam tłuszcz. A na tłuszczu rozlokowuję makaron, kiełbaskę i serek. Wszystko razem. A teraz już wszystko po stronie zapiekanki. Dajmy jej po prostu trochę czasu. Koniec akcji pod pokrywką i mamy ją. Zapiekanka makaronowa. Prosta, smaczna i zdrowa. Mam nadzieję, że zrobienie takiego dania zachęci Państwa do kolejnych wyczynów w kuchni. Ja natomiast żegnam się serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Śniadania ze smakiem.